Jestem na PBE tym razem. Irelia dostała reworka kozackiego, w sumie według mnie kozackiego. Pod AP, pod AD działa, pod wszystko działa, także teraz gierka pod AP będzie Irelką pod takie runki, jak widzicie. Zobaczymy, co będzie. Jak dla mnie postać ciekawsza. Grałem kilka razy już na streamie, także mam nadzieję, że teraz uda się takiego kozak nagrać, także wiesz co chodzi, nie? Polecę pierwsze to, bo i tak będę hextecha leciał na drugi item. To zrobię czat coś takiego, nie? Fake. Dobra, zobaczymy, nie? Co będzie tej AP Irelka. Ja coś tam tym pograłem wcześniej z widzami, coś tam sobie potestowałem. Całkiem fajne mechaniki z Esom, całkiem fajne mechaniki z W. Ogólnie dużo trudniejsza ta Irelia obecnie jest, zwłaszcza jak masz 150 pingu, nie? Fajniejsza, fajniejsza do grania jest w porównaniu do tamtej, gdzie klikałeś QE na typa i tyle. I było koniec. Napieprzyłem. O kurde. Ketsy, proszę, nie teraz. Ram drugi. O kurde, gram Xosta. Dobra, dobra. Zapomniałem, że nie gram Ignite. Ja chciałem po nią lecieć, jak głupi. Ja się leczę też z Q, jak las hituje czat, także pamiętajcie o tym. Znaczy na offstreamie to jest, nie? Leczę się z Q i jeszcze jest pasywka taka, że wiecie, obrażenia magiczne za każdy stack. Nie wiem, czy wcześniej tak chyba nie było, nie? Co to w dupę było? Ale dobra, jest lepiej. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live'y, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Generalnie fajna sprawa jest taka, że jak gracie pod AP to Mirelią, to macie 100% redukcji obrażeń na W. Także to jest ciekawostka, bo Oxlid. O kurde! Nie zauważyłem! Boże, nie wiedziałem, że jestem na hita i użyłem ich zostaw, myślałem, że ogram w minionach i jestem głównym. Tak. Dobra, jest łatwo. Tym cecekiem jak uderzysz dobrze, to już naprawdę zabijesz tego. Dobra, dobra, to ja maksuję to E. Pierwsze. O kurde, tu sam nie. O kurde, umarłem? Co ja w dupę robię, ty? A on mnie nie bije. Okej, okej. Zobaczycie R-kę jej, jaki to jest kozak. Ta R-ka tej Irelii, naprawdę kozak to jest. Dobra, gość. O kurde, co ja zrobiłem? Co? Lucky giereczka, haha. Jest git, jest git. Idę, idę, idę. Dawaj, dawaj, frajera. O kurde, nie przeżyjesz tego na pewno. Dobra, zgin. Dobra, zdychaj ty. Ale w sumie ciekawa giereczka się zapowiada dosyć. Także wiesz, w sumie fajnie działa ten hextech. Zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce, tak wiesz, w całości. Ja bym tego Drake'a robił. O, on może to zablokować, nie wiedziałem. O, nie wiedziałem, że ona może to zablokować. Okej, ona może wszystko w sumie blokować, także głupi, głupi żem. Dobra, spieprzej chamie. Haha, dobrze. Dobra, idę na tego topa. Mam hextecha, mam stuna, mam W, mam wszystko. Jest git. Kurde, panowie, jak siada! Dobrze, dobrze, dobrze. Kurde, widzicie, jak się da wydłużyć ten zasięg? Strasznie da się wydłużyć zasięg z tego E. Jeżeli dacie Q do miniona, to E da się nie w takim okręgu, ale jeszcze więcej. To jest kozak. O nie, Infernala zrobili! Nie!
O ja pierwsze. Naprawdę z infernalami łoły kozak, a tu chyba będą trzy w tej grze. O, zabił ładny. O la la, nie. A zostawiła cię? Co? O kurde, nawet W nie kliknąłem. Klikałem to W specjalnie, myślałem, że jakoś to przeżyję. O ja. O kurde. Ty jakiś OTP Yasuo na PBE. To naprawdę nie trzeba nie mieć życia. Tak napieprzać Yasuo na PBE. Chociaż tam w Ameryce to nie mają tupingu, więc można tu grać nawet lepiej niż na zwykłych serwerach. Nie wiem, czy jest sens bić tego tureta w sumie. A wygram? Ulala! Ale przypieprzyłem, widzieliście? Yeah! Ale pokczam! Ej, here's fun to play as fuck! Patrzcie, pokażę wam ciekawostkę na 11 levelu. Niezłe hity, turecik, naprawdę. I teraz polecę sobie Rabadona, nie? Teraz Rabadona polecę na spokojnie. Pod AD też nagram tą Irelię. Ale w sensie pewnie jutro wleci pod AD ta Irelia, tak mi się wydaje, no. Kurde, jakie gówno! Nie, dobra, z tym Yasuo też szans nie mam, on ma... Okej, jestem głupi. Traciłem Infernala drugiego tylko dlatego, że się wpieprzyłem w typu. Jak pieprzony idiota. Jezus Maria! Dwa Infernale stracić w gierce. To jest tak smutna sprawa. Słuchaj, pod AD wydaje mi się lepsza ta Irelia jednak, bo pod AP, no nie wiem, to służy jako cecek i według mnie tyle. No to zadaje niby dużo obrażeń pod AP, ale... Nie jest tak łatwo tym trafić, a pod AD wskakujesz z kół i siema. Więcej nie trzeba. I tam wpadł. Kurde, w dupę. Nie, nie, nie! Tyż! Kurde w dupę. Tak ładnie ich złapałem trzech stunem. W ogóle źle je zagrałem. To W się gra chyba tylko defensywnie. I ten Yasuo tak nafidowany, że to już jest najgorsza sprawa. Ten Yasuo w tej grze 12-4 Yasuo, ale spokojnie, nie? Tylko tak mi żal tych infernali. Ile ja bym miał apecza? Teraz bym miał 300. Boże. Jeszcze Ginso dostało tą zmianę zarąbistą z tym AD. I AP. Zbudował mi tu, ale w sumie nie lecę w ten sposób, ale 25% AP w sumie sporo. No to mareczkę w teamfightach. Jezus, ta ereczka w porównaniu do poprzedniej to też jakieś cudo. Kurde, nie złapałem. A Yasuo poszedł? Ten ich Yasuo chyba AFK jest. Nie. O ty chamie. Boże, za dużo. Dobra, za dużo. Źle zagrałem, widzieliście jak ja gówniano w ogóle puszczałem skille? No to jest, tak wiecie, no testowo ta Irelia, to nie jest jeszcze to co... Będzie ty, jak ja to wymasteruję! Na pewno. Nie no, ale jest git, jest git. Nie jest źle tą Irelią, nie? Tylko... mogłoby być lepiej, że tak powiem. No to teraz Luden Sekro, nie? No nie wiem, czy to Ginso nie zbudować, tak serio, nie? 25% AP. No, no ostatni item można by zbudować. Luden's Echo, Stormbinder, czy jak to się nazywa? Ta. 15. A, zapomniałem CDR-y lecieć w tej grze.
Siema, widzieliście? O, Blitzcrankiem to żeś się trochę fidnął. Nie ma, chodź tu. Nie ma Yasuo w grze chyba. Ciekawe czemu Yasuo pocztaw. Chyba się zbiedził tymi wyzwiskami moimi. A, siema. Op. Wbił mi ją w ten. O ja pieprzę. Zaraz zdechnę przy okazji. Haha, jak ją zapieprzył. No już pod taki build to ten. Nie puszujmy już. Zobaczmy za ile uderzę z tego wóz. Ty za 850 miniony, na miniony. Ale skalę 1 do 1. Nie, nerfili. Wczoraj była 1 do 1 skala, niestety. Nie ma, nie ma grapa. Za łatwo. O kurde, żem skoczył. Nie no, oni, cura, zaraz dadzą na 100% ta gra. Ale ta R-ka w teamfajcie, jak zepieprzysz za 700 obrażeń we wszystkich i plus jak oni wchodzą w te kolce, jakie obrażenia wchodzą. Postawię warda, niech wiedzą, że o nich wiemy. Ten ward tutaj to... O, bait na warda, ty! Siema! Siema, gość. Ja... Nie! Nie, panowie, bo przecież oni sura zaraz dadzą. Kury już... No kurde, ale spoko gierka, nie? Apeirelkom wyszła spoko gierka, ale dałoby się lepiej. No ale pokczą. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.